chodź szybko, bo będzie tragedia! Ale co się dzieje? Zaraz urodzę Bobasa! Hip-hopowy troll? Żeby nie było, że cały czas tylko Netflix, Netflix, bo wiadomo, w kinie ciągle nic się nie dzieje, to dzisiaj będzie o trollach, o drugiej części. No, pojawiła się w tym tygodniu w internecie. Film był w kinach przez bardzo krótką chwilę. Zarobił zaledwie 1 900 000 z budżetu 100 baniek, to nic nie zostało, więc studio stwierdziło, ok, wrzucimy go jako video on demand, czyli możecie spokojnie wejść, zapłacić, obejrzeć. I w tej bajce postąpili bardzo nietypowo. To znaczy, nie mamy znowuż, o popatrzcie, ogry, czy tam jakieś stwory znowuż nas porywają i tak dalej. Nie. W tym momencie postanowili pójść troszkę w bok. Inna sprawa. Okazuje się, że jest mnóstwo innych troli. Wykończę każdą muzę, oprócz Roka! Kto to był? Chodzi o to, że są inne gatunki troli. Każda grupa troli reprezentuje dany gatunek muzyczny. Bo oczywiście mamy popi i wszystkich, którzy oczywiście reprezentują pop, ale mamy jeszcze funk, mamy jeszcze country, techno oraz klasyczną. I mamy przedstawione, dlaczego tak się stało, co się stało, skąd. I jest jedna, spokojnie, to wszystko wiecie ze zwiastunu, jest jedna właśnie królowa, która chce wszystkie muzyki, wszystkie gatunki muzyczne usunąć. Ma być tylko rock, tylko to ma rządzić i tylko to ma pozostać. Więc jest podróż, ażeby uratować gatunki muzyczne przed zaginięciem. Wszyscy mają być tacy sami i grać to samo? To żadna harmonia! I to tyle, jeżeli chodzi o fabułę. I tak się zastanawiałem, okej, przesłanie jest rewelacyjne. Mamy różnorodności, mamy odrębne sprawy, nie można, nie powinniśmy nikogo zmieniać na siłę. Nie ma co narzucać, tak ma być, jak w kabarecie kiedyś. Mojsza, prawda, jest bardziej mojsza niż twojsza? Nie, nie powinno się być. Trzeba uszanować innych, uszanować to, co mówią i przy okazji być wiernym sobie. I powiem wam szczerze, zaczynamy z wysokiego C, bo na dzień dobry jest muzyka. A za muzykę tym razem również, tak samo jak w pierwszej części, był odpowiedzialny Justin Timberlake. I produkcja, oczywiście dobór utworów, bo mnóstwo znanych kawałków się pojawia. Są piosenki Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, Trolls Just Wanna Have Fun. Pojawiają się oczywiście Skorpionsi, wiadomo, ikony. I no, nie w polskiej, wiadomo, bo oglądałem po angielsku, w wersji językowej jako ojciec jednej z królówek właśnie, królowej rocka, pojawia się sam Książę Ciemności Ozzy Osbourne. Po prostu mnóstwo. Takich osób, które się pojawiają, a które kojarzymy ze świata muzyki, w tym filmie jest mnóstwo, bo sobie wynotowałem, oczywiście oprócz Osborna, wiadomo, że wraca, tak jak już mówił, czyli Timberlake, jest oczywiście Anna Kendrick, jako królowa popi, ale jest już również Mary J. Blige, bardzo znana, jest Kelly Clarkson, bardzo znana piosenkarka, oraz jeszcze Sam Rockwell. To jest aktor, którego możecie znać z wielu fajnych, ciekawych filmów, chociażby Zielona Mila, Siedmiu Psychopatów, czy no, dosyć dobrze znany wszystkim Iron Man 2, gdzie wcielił się w rolę, można powiedzieć, konkurenta Tony'ego Starka. Więc obsada jest iście królewska. Oczywiście, jak już mówiłem, widziałem wersję anglojęzyczną, bo nawet nie wiem, czy wersja polskojęzyczna jest już dostępna. Jeżeli jest, próbowałem znaleźć jakieś informacje, jakieś dane, kto podkłada głos, jakie osoby. Nic nie udało mi się wyczaić. Jeżeli więc macie jakieś informacje, kto wcielił się w rolę, która w oryginale przypada Ozziemu, tudzież Kelly Clarkson, napiszcie mi jak zawsze w komentarzu. Już wkrótce. Wszyscy mają być tacy sami i grać to samo? Ale oglądaliśmy z Mają tę bajkę i oprócz tego, że rzeczywiście muzyka jest dobrana, naprawdę cymes, idealnie pasuje. No, Timberlake pokazuje, że no nie bez kozery. Jest jednym z najciekawszych producentów muzycznych. Więc to jest zrobione dobrze, bo zarówno nowe utwory, które są specjalnie napisane tylko i wyłącznie dla filmu, oraz te, które są przerobione, jak właśnie rzeczona Cyndi Lauper, również rzeczywiście pasują bardzo dobrze. Ale sama fabuła, samo przesłanie, humor, naprawdę humor, jak dla mnie, również jest świetny, bo oglądałem i na każdej płaszczyźnie. Podobnie jak w Shreku. No tym bardziej, że tak naprawdę producenci troli to tak samo producenci właśnie Shreka. Ten humor jest na wielu płaszczyznach. Jest jeden poziom dla dzieci, drugi dla dorosłych. Wiadomo, można znaleźć podwójne dno.
ale jest to zrobione dobrze, świetnie, zabawnie. Akcji jest mnóstwo i co cieszy, tak jak już mówiłem na początku, nie podążyli tym samym tropem. Okej, robimy dwójkę, czyli odcinamy kupony, będą znowuż te ogry chciały ich zjeść w ogóle, bo ten... Nie, spokojnie, tego nie ma. I to jest właśnie moc tego filmu, że okej, w tym momencie to uniwersum jest rozbudowane do niebotycznych rozmiarów, bo jak dawniej mieliśmy tylko rzeczywiście Poppy i tylko tych, te trolle właściwie, no to teraz się dowiadujemy, że jest cały świat, gdzie są innego rodzaju, że niektóre trolle, które były właśnie w poprzedniej części, które mieszkały z nimi, jednak nie są trollami oprócz Roka! Kto to był? Chodzi o to, że są inne gatunki troli. O, serio? Te trolle nie są... Chodzi mi oczywiście o gatunek muzyczny. Tylko są... Ktoś może jest z funky, ktoś może jest techno. Zobaczycie, będziecie oglądali, bo rzeczywiście frajda jest oglądać tęże bajkę. I tak się zastanawiałem, czy jest ona gorsza od jedynki? Nie. Na pewno nie jest gorsza od jedynki. Nie wydaje mi się, że jest lepsza, ale naprawdę ten sam poziom. Bo mamy wszystko to, co potrzebujemy. Wyraziste postacie, bardzo dobrze, dobre przesłanie, jak już wam mówiłem, nie ma co obrażać się na innych, nie ma co innym mówić, że macie żyć tak, a nie inaczej. Nikt nam nie mówi, że czarne jest białe, a białe jest czarne. Nie ma co tak naprawdę próbować na siłę uszczęśliwić ludzi. Nie. Każdy powinien być tym, kim jest, tym, kim jestem. Mam być szczęśliwy, zadowolony. Dziękuję bardzo. I to jest właśnie moc tejże bajki. Dlatego ja z czystym sumieniem daję 7 i chciałbym powiedzieć, mam nadzieję, że kolejna część wyjdzie. Aczkolwiek no domyślam się, że teraz przy okazji tej części studio poniesie duże straty, bo budżet jest szacowany na 90-100 milionów dolarów. Jak już mówiłem, film zarobił niecałe 2 miliony i skoro pojawił się już na, jako VOD, Video On Demand, można tak naprawdę kupić i obejrzeć tam, zapłacić kilka dolarów i tak zrobić. Ale no nie czarujmy się, że w momencie, kiedy film trafia do internetu, tym bardziej to z jakości, w jakości świetnej, bo ja osobiście oglądałem Full HD, ale jest również, domyślam się, 4K, więc równie dobrze to zostanie, albo już zostało spiracone i studio na tym nie zarobi. Witam wszystkich! Wiem, co sobie myślicie, że niecodziennie widzi się tyle koloru i urokliwości. Moi drodzy! Więc... Pomysł dobry, wykonanie świetne, film nie zarobi. A dobrze wiecie, że studio musi widzieć, że tu i teraz jest zarobione, że jest zarobione w kinach, a jeszcze lepiej, jak jest zarobione w kinach w Ameryce. W tym momencie tak nie jest i mam nadzieję, że to, że jest ten wirus, że tak naprawdę w kinach się nic nie dzieje, poza może niewielką ilością krajów, bo gdzieś tam rzeczywiście coś tam jest wyświetlane, to, że jednak studio powie, okej, w porządku, była taka sytuacja, no trudno nie mieć na to wpływu, ale film został dobrze przyjęty, fajne, wysokie oceny, krytykom się podoba, widzowie powiedzieli, że jest dobrze, że jest mocno, więc mam nadzieję, że kolejna część powstanie. Najlepszego? Twórcy filmów Shrek i Dzieciak rządzi. Różnice nie mają znaczenia, musimy zebrać... Bo, no mówię, jest w porządku, jest to bardzo dobrze rozbudowane, Ozzy, jak usłyszałem Ozzy'ego, to po prostu bana ci cisnął na usta. A dodatkowo zauważyłem, że na pewno niecelowo, oczywiście, pojawia się pan Adamczyk, Ewel Śruba z kabaretu Skecz Męczących. Proszę bardzo. Tak, wiem, że to oczywiście nie on, ale jest bardzo podobny i wydawało mi się, że to dosyć śmieszne, że nie znając człowieka, nagle studio stworzyło postać, która niemalże jeden do jednego wygląda jak... facet kabaretów Skecz Męczących, więc to jest dobrze. Reasumując, polecam, oczywiście jak najbardziej tak, bajka jest fajnie zrobiona, dużo akcji, uczy, świetny humor, ekstra dubbing, nie wiem jak jest z polską wersją językową, jak już mówiłem, czy nie, jak coś wiecie, dawajcie znać, piszcie mi pod recenzją oczywiście, a z mojej strony to wszystko, widzimy się oczywiście przy okazji kolejnej recenzji za tydzień i cóż, zostańcie w domu, oczywiście jak najbardziej oglądajcie filmy, oglądajcie przedstawienia teatralne, bo tego w internecie teraz jest mnóstwo rzeczy online, więc zostańcie w domu, bądźcie bezpieczni i cóż, my widzimy się jak zawsze, za tydzień. Cześć!